Halo, halo. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ale dzisiaj depresyjnie jest. Ale tak jest na dworze. Nie chce mi się już zmieniać tej kamery. No, jest jak jest, jest jak jest. No, no, to trochę za ciemna jest, ale. No, może powinienem w sumie zmienić. Pogadajmy sobie, jesteśmy. Tu Masz tu jesteśmy. sporo przestrzeni. To prawda, ładnie tu. Ale gdybyś zobaczył, co jest po drugiej stronie przełęczy, pewnie przestałbyś tak myśleć. Jeśli ten widok robi na tobie wrażenie, to poczekaj, Dobra. aż zobaczysz No, tak górniczą jak mówię, no dolinę. kolory są takie, bo jest depresyjnie strasznie. Ja nie wiem, jak je podkręcić, nawet bo nigdy w sumie tego nie robiłem. Zawsze tak naturalnie było Skąd spoko, ta no. poważna mina? Kamera, nie? Nosisz nasz pierścień z akwamarynem. Należysz do wodnego kręgu? Oczywiście. Dobrze widzieć wśród nas nową twarz. Czym się zajmujesz w tym kręgu? Pilnuję przełęczy. Mam uważać na wszystkich, którzy przez nią przechodzą. Od kiedy paladyni zamknęli bramę przełęczy, mało kto nią chodzi. Wiesz może coś o zaginionych? Wszystkich będziemy Oczywiście. pytać? To właśnie dlatego wszyscy zachowujemy wzmożoną czujność. Prawdę jednak mówiąc, nie widziałem tu nic podejrzanego. W ogóle jak Kim już tu jesteś? jesteśmy, to jest Mam strasznie na niedaleko imię stąd Gam. Jestem myśliwym. chyba do Pracuję tej dla farmy Bengara, tego chłopa miejscowego właśnie. farmera. A zobaczcie w ogóle jaki Większość czasu mamy. spędzam na O, on świeżym pracuje. powietrzu, wylegując się na Czekaj. słońcu. Ten Bengar to jest ten, co mieliśmy go tam, co porywa ten, czy nie? Co Już nie powinienem pamiętam. wiedzieć o Górniczej Dolinie? Sam Jeden nie dzień wiem. przerwy sobie zrobiłem, już nie Widziałem ją pamiętam, jedynie co z tu się daleka, działo. ale wyglądała dość niebezpiecznie. Jeśli zechcesz się tam udać, pamiętaj, aby trzymać się drogi. No, ja już Masz do stamtąd wyboru drogę już przez byłem tam, Wielki więc. Jar albo przez Kamienny Most. Ta druga jest krótsza i bardziej bezpieczna. Musisz być ostrożny. Po okolicy kręci się pełno A ja nie orków. mam Nie potek. chcę, żeby się okazało, że będę musiał zaciągnąć cię do zielarki. Nie mam potek, słuchajcie, Zielarki? Speeda. Nazywa się Sagitta. Zajmuje się uzdrawianiem Ale nie z tego farmerów i powodu, ludzi że się nie spoza miasta postarałem, portowego. Zadziwiająca tylko wam powiem, kobieta. że patrzyłem Nikt nie lubi po do niej wszystkich, chodzić, za po to wszystkich wszyscy postaciach, u uwielbiają których o niej mogłem sobie plotkować. kupić Ale potki, jeśli nie było. zachorujesz, zapewniam cię, A że zrobić też nie nigdzie nie mogę, bo uzyskasz bardziej potrzebujemy przecież skutecznej tam pomocy zęba niż w tego ziela, pełni więc. ziół kuchni Sagity. Znajdziesz ją w lesie rosnącym za farmą Sekoba. Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Nie ma problemu. Za 100 monet mogę ci pokazać, jak się patroszy upolowane zwierzęta. Za futra i inne trofea można dostać naprawdę sporo My już pieniędzy. tego umiemy chyba, co? Czy on ma... Zapłacę ci 100 sztuk złota, jeśli powiesz mi, jak się oprawia zwierzęta. No, to mi się podoba. Z Afryka? Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, czego... Ja naprawdę wydałem na to stówę jebaną. Jak idzie polowanie? Skam. Ostatnie Mam zwierzę, myślałem, że z które Afryko. upolowałem, to był olbrzymi szczur. Niezbyt cenna zdobycz. Parę dni temu w okolicy pojawiła się jakaś bestia. Zabija wszystko, co się rusza. A ja tracę przez nią zarobek. Miałem przed odcinkiem ponazywać te jebane odcinki, bo już nie pamiętam, co się w nich działo. A tym bardziej pewnie nie będę pamiętać za 3 miesiące, jak będę to wrzucać, więc... kurde, muszę teraz. Jak Po tym wygląda to odcinku muszę niebezpieczne pamiętać. zwierzę? Nie wiem dokładnie, nigdy go nie widziałem. Słyszałem tylko Dobra, no ja pochrząkiwanie i jestem głośne gościu. sapanie, ale widziałem, do czego jest Łuk z zdolne. 15 obrażeń na Zabija nawet 30. wilki. Co więcej, jednemu z nich dosłownie odgryzło Nożyk głowę. ze scyzoryka z 30 obrażeń na miecz długi, co ma chyba dalszy ręcz i 40. Ile mi zapłacisz, jeśli zabiję dla ciebie tę bestię? Jeśli ją zabijesz, jestem gotów oddać ci wszystkie swoje No oszczędności. możemy ją zabić w takim. 30 sztuk złota. Chwila. Nie no, pogadajmy. Nie wiem, no chyba Skąd za przychodzi to 30 stworzenie? sztuk złota mam Na jakieś pewno nie z bestie lasu. zabijać. Może z Górniczej Doliny.
Nie jestem do końca pewien. No i chłopiec czy nie wiedzie nigdy go znaleźć. Nie byłem w Górniczej Dolinie. No, do pizdy jesteś, Gijan. Czego możesz dobra, mnie... Dobra, to już przekikałem, sorry. Jak idzie polowanie? Ostatnie zwierzę, które upo... No to już było. To czemu nowy wpis się pojawił? A, no tak, zapisy. Ale powiem wam szczerze, że próbowałem naprawić te zapisy, nie da się. W sensie resetowałem grę 9 razy. Nie naprawiło się ani razu. Więc po prostu będziemy rzadziej zapisywać, ale nie wiem, coś się spieprzyło. Może gra stwierdza, że za dobrze nam idzie. Idzie przemy do przodu, mamy w chuj siana. Pizdu goldzika jest posiadane. Więc trochę nam to utrudni. Dobra. Patrzcie, widzicie gdzie jesteśmy? Właśnie. Jesteśmy blisko tych chłopów. Znowu tylko... jedna z tych głupich bestii. Tylko nie wiem jak się tam dostać, ale właściwie to zaraz możemy jeszcze do tej góriny, do Górniczej Doliny przyjść kapeńkę później. Jedna bestia. Kurwa, mnie. Jakie one mają damage, jebaństwo. Nie, dobra, idziemy do Górniczej Doliny, żartowałem. Ty, on mi za tyle Przyzwyczajenie. Nie wiem, czy on mi za tyle... Chyba za tyle mi nie sprzedał hapsów. Też nie wiem, ile mu robię w sumie. Dobra, trzeba to przetestować. Jak mało mu robię, to nie idziemy, bo tu jest mnóstwo tych gnoi jebanych. Ale jak dużo... No, to możemy iść na Spartana, wyjebane. Kurwa, jaka ładna woda tu jest w tym gotiku. Z tego... Odłóż broń! Da, już odkładam, kurwa. Proste. Że nie. Myk, ty, a tu jest jakiś X. Aha. Znowu jedna z tych głupich bestii. Ja mu nic nie robię, ty. Kijan. Napierdol mu tą pałką. Jedna bestia mniej. Poczekajcie, jak już jesteśmy, to tego X-a to bym ogarnął chociaż. Znowu jedna z tych głupich bestii. Czemu on idzie za mną właściwie, ty? A my nie tą bijesz, ty. Nie tą bijesz, Gijan. Błąd taktyczny. Nie no, ścierwojada, to ja też sobie poradzę ze ścierwojadem. Tu jest jakiś X, ja ten X mnie bardzo interesuje. Mnie. Pomóż mi z tym topielcem. Czemu ja mu nic nie robię? Znowu jedna z tych głupich bestii. Nie no, pierdolę przecież. Do dupy jestem z tego łuku jebanego. Ten Gijan to jakiś szef, skoro z pałki bije więcej niż ja ze wszystkiego pewnie. Dobra, niech on się napierdala, a my tu co, możemy coś tu zrobić? Czym? Czym, kurwa? A czym? Czym? Jedna bestia mniej. Łopatą na przykład? Czym? Czym? Znowu jedna z tych głupich bestii. Nie zapisuję. Dobra, czekajcie, bo... Tu jest jakaś farma, ja ją generalnie ominąłem, ale możemy tam zajść. Bo ja tu przyszedłem, słuchajcie, bo oglądam jak bo ja nie wiedziałem gdzie jest ta Górnicza Dolina i szukam. Kurwa nie ma. Nie, w sensie nic, żadne źródło nie mówi tutaj o Górniczej Dolinie i patrzę na mapę, a tu się nic nie dzieje, zero Górniczej Doliny. No nie, muszę zapisać, żeby zresetować. Więc mówię, kurwa dziwne, nie? Mówię dziwne. No to zobaczyłem, szukałem, w końcu tam po 10 minutach znalazłem jakiegoś chłopa i on wszedł do tego kamienia teleportacyjnego i w 2 minuty był tam. Mówię, co jest? No zrobiłem go, wszedłem do tej jaskini, gdzie był ten ork z samego początku, przy Corinis od razu. Pakowałem się ten, poszedłem w prawo i jesteśmy tu, gdzie właśnie widzicie. A ja myślałem, że Górnicza Dolina, nie będę kłamał, myślałem, że Górnicza Dolina jest tam na górze, gdzie jest troll. I ja tam miałem kurwa iść, więc nie wiem jak chłop ma na imię, ale dzięki, może w poprzednim odcinku wam, no w następnym odcinku wam powiem imię tego chłopa albo nazwę kanału. Chłop mi uratował dupę, przypadkiem, ale uratował, farmer, pokazał tą drogę, a nie tak jak ja, od buta tutaj, że nic, wpiszę sobie tylko tytuł, Górnicza Dolina. Wiusy zgarnę, ale nie pokażę jak dojść. Business is business. Czym? No czym, kurwa, łopatą. Ale tu chyba nie ma nawet łopaty, to czym? Kilofem. Może być kilofem. A gdzie znajdziemy kilof? W Górniczej Dolinie.
A było pić dwie kawy? Nie, bo mi teraz odpierdala. Jedna wystarczy. To przecież oczywiście. Bengar, czy to jesteś ty tym złodziejem jebanym? Można znaczy by tak tym, co kradnie ludzi? Ale właściwie to jestem tylko najętym jak pracownikiem. Jak ktoś kradnie ludzi, to jest cała złodziejem? Cała okoliczna ziemia należy do jednego bogatego człowieka. Z czego żyjecie? Nie wiem. Głównie z polowania i wyrębu drzew. Przemytnikiem? Oczywiście hodujemy też owce i uprawiamy ziemię. Onar obarczył mnie tymi wszystkimi pracownikami i muszę im jakoś wyznaczać zajęcia. Ale tylko kilku z nich potrafi dobrze polować, wiesz? Nie mów, że o tym nie wiesz. W ostatni czasy działo się tu coś dziwnego? Tu zawsze dzieje się coś dziwnego. Jednak najdziwniejsze było nagłe zniknięcie Pardosa. To jeden z moich parobków. Na pewno nie był z tych, co to uciekają nocą bez słowa. Czyli to nie tu... Co było takiego dziwnego w jego zniknięciu? Pardos nie był zbyt odważny. Nigdy nie opuszczał farmy. Wystarczyło, że zobaczył chrząszcza, a już brał nogi za pas. Nie są to może najładniejsze stworzenia, ale nie są też niebezpieczne. Słyszałem, że moi ludzie łapią je i jedzą ich mięso. Obrzydliwe. Można się do tego przyzwyczaić. Pamiętam jak Snaf gotował. Może już mu się znudziło. Bardzo lubił tę pracę. Więc ciężko mi sobie wyobrazić, że uciekł. U mnie mógł robić co chciał, więc raczej nie uciekł do innego farmera. No, jak widzę, jak takiego tego. Przypuszczam, że porwali go bandyci. Ostatnio często tu ich widuję. Karaluchy. Kiedyś widziałem, jak prowadzili ze sobą jakiegoś człowieka z miasta. Wyglądało na to, że nie szedł z własnej woli. To przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Gdzie ci bandyci mają swój obóz? Za moimi polami znajdziesz wykute stare schody, które wiodą do małej kotliny. Tam się najpewniej zatrzymali. Chętnie bym sam poszukał Pardosa, ale nie uśmiecha mi się spotkanie z tymi bandziorami. Na twoim miejscu trzymałbym się od nich z daleka. Nie lubią obcych. Naprawdę wierzysz? Że gdzie? Czy ci bandyci nieśli ze sobą jakąś broń? No ty karlucha mówiłem, to jest dobre, bo ja mam dobrą historię z tym. Nie chodzi o to. Pytam, czy nie mieli ze sobą naprawdę sporego jej zapasu. Dużego transportu. Dobra historia. Faktycznie. Ja nie wiedziałem, że sobie w Polsce też są mieli ze sobą naprawdę sporo oręża. Część w beczkach, część w workach, a część na wozie. To jest najbardziej obrzydliwa rzecz ze wszystkich, naprawdę. Zatrudniacie pracowników na dniówkę? Ona odsyła robotników, którzy nie przydają mu się. Znaczy nie, no pewnie są. Ci właśnie trafiają do mnie. Rzeczy. Ja ich karmię. Albo te i takie dla mnie tutaj pracują. Te takie długie jebańce, te takie stonogi. Takimi tymi, takie czarne jebańce. Czy coś się w końcu Co myślisz o Onarze? To chciwy drań, do szczypawic podobne, to się tak mówi, nie? Powieszą. Nie wiesz. Pewnego dnia paladyni wyjdą z miasta nie i my, to ma jakąś fajną zapłacimy nazwę. Krwią za to, co on tu wyrabia. Kazycie szczypawice? Ale nie mam wyboru. Straż takie przychodzi tu tylko po to, żeby zbierać podatki. Nie chronią gospodarstwa. Gdybym był lojalny w stosunku do miasta, to w zasadzie zostałbym sam. Onar przynajmniej od czasu do czasu wysyła najemników, w ogóle go nie żeby słucham. Zobaczyć, jak nam idzie. Ale przynajmniej wam dam posłuchać. No ja mam to w dupie, tylko tych chłopów bym znalazł. I a propos tych szczypawic, podobno szczypawica ma jakiś super, tak się potocznie nazywa to, nie? W sensie tak zawsze było mówione, zapisze. Chociaż długo to będzie, to przynajmniej pogadam, taktyczny zapis. I na szczypawice się mówi, się właśnie mówi szczypawica, a to ma jakąś fajną nazwę. I podobno nic one nie robią, ani nie krzywdzą, ani nie gryzą. Tak czytałem, że to spoko ziomki są. I jak tak przeczytałem, zacząłem takiego mema z tym szczypawicą i był nazwa pełna i to spoko ziomek. To jakoś tak, jak już widzę to, to nie zaczynam panikować, kurwa, bo powiem wam szczerze, że jak kiedyś tu zobaczyłem, to... Jeszcze gdzieś mi spierdoliło za szafę, nie? To nie mogłem, kurwa, godzinę szukałem gnoja, żeby go zabić. Bo się takich rzeczy boję po prostu najzwyczajniej w świecie. I... Nie zapisuję. I... No, ale podobno nie krzywdzą, bo też słyszałem kiedyś, że przebijałem uszy, nie, że jak tego, że jak wejdą, ale to jest podobno nieprawda. No nie tak przeczytałem w internecie, nie... To było wiadomo. Wiecie, poczytajcie sobie, jedno źródło to nigdy nie jest dobre źródło, pamiętajcie. Lepiej mieć kilka,
kilka źródek. Czemu chłop jest podpisany jako owca? Ty, tu jest owca, niewidoczna, jest niewidzialna owca. Wszystko w porządku? Jasne. No i koks. Czym się zajmujesz? Jestem pasterzem. Nie jest to bardzo wymagająca praca. Jednak czasami trzeba być naprawdę czujnym. Zwłaszcza jeśli zbliżasz się do przełęczy. Aha, to miałem opowiedzieć o tych karaluchach. To co zaraz. Wiesz na temat przełęczy? Niewiele. Wiem tylko, że prowadzi do stałej. Ja nie wiedziałem na przykład, że w Polsce są karaluchy. Myślałem, że tylko otoczona przez barierę. Stanach Zjednoczonych. Kiedyś jedyną rzeczą, jaką musieliśmy się przejmować, była znaczy, nie, no, nie tylko, karawana tylko tak, bardzo mi się tak kojarzy. Dobra do Górniczej Doliny. Zdarzało się, że te rzezimieszki utrudniały nam życie. Znowu jedno przeklęcie. Jakimś falloutem czy coś. Gdzie dokładnie znajduje się przełęcz wiodąca do Górniczej Doliny? Nie, no bezimienny, tuż obok dwóch kurwa. Wodospadów po drugiej stronie pastwisk. Jakie opowieści krążą o Górniczej Dolinie? Przeróżne. Podobno niektórzy słyszeli tam w nocy krzyki. Inni opowiadają o dziwnych światłach ponad górami. Moim zdaniem to wszystko wyssane z palca opowieści starych bab. Pamiętajcie, czy żeby kiedykolwiek byłeś w Górniczej Dolinie? Psikać. Nie. Ale od czasu do czasu zdarza mi się przechodzić w tylko nie jak przełęczy. Idiota jak ja. Zawsze tylko stoi tam na warcie dwóch paladynów. Wygląda to tak, jakby pilnowali, żeby nic nie wydostało się z doliny. Kiedyś Górnicza Dolina była wykorzystywana jako naturalne więzienie. Nie wiem, czy naturalne. Jeśli ktoś tam wszedł, nie było już to chyba magiczne, to nie wiem, czy naturalne. Nieodpowiedni dobór słów, panie. Opowiedz mi więcej o paladynach. Od kiedy tu stacjonują? Tydzień lub dwa? Panie nie Malak. Nie pamiętam dokładnie, kiedy się tu pojawili. Jakiś czas temu cały oddział paladynów przekroczył przełęcz. Od tamtej pory moje ucho mi się zatkało. Najgorsze, że prawe ucho, a na prawym uchu mam słuchawkę i to jedyna słuchawka, która działa. Masz rację. Ta farma należy do mężczyzn. Jeśli o mnie chodzi, sprawdza się to całkiem nieźle. Okej. Tylko się nie przepracuj. Postaram się. Czyli Malak mówi, że jest w raju. No dobrze. Nie ma zagrożenia. Najgorszy będzie błąd gry, jak nam nagle wypierdoli. Dobra, farmer, coś czuję, że spotkamy tu jakiegoś. Co? Gdzie się zatnie gra, bo co? Farmer. Ja tabletki popierdoliłem, czy co tu się dzieje? Nie no to... Podobno cynk to jest tylko. Czy coś takiego. Czy jakiś inny, kurwa, metal. Zawsze mnie zastanawia, jak to jest, że metal, nie? Dziwne to jest. Nie wiem, czy klikłem Alt i Tab, żeby szukać mapy, ale... I teraz, aha, czyli do tego chłopa musimy się udać tam. Jeżeli nie będzie tu ścieżka w lewo, to idziemy. Jeżeli nie będzie i będę musiał się cofać i iść jakąś inną, nie idę, pierdolę, nie chce mi się. Wbijemy sobie oczywiście do Górniczej Doliny. Ale jeżeli będzie tędy drogę, to możemy się tam udać. Jeżeli dupniemy sobie troszeczkę dłuższy odcinek. Chyba, że na skróty przez kamienie. O. Dlaczego mi się mapa z kapliczkami otwarła? Dlaczego mi się wszystko laguje w pizdę? A to co to jest? Eliksir zręczności. Nie posiadałem wiedzy o posiadaniu eliksiru. Ciekawe, że da się tu upić w sumie. Mroczny paladyn. Piwo nazywa się Mroczny Paladyn? Ty, ma to sens. Nawet fajna nazwa. Ciekawe, czy da się upić. To jest jedna ciekawość. Druga ciekawość jest taka, czy...
Czy ja mogę odpalić normalną mapę? Pyk. I teraz jak kliknemy. Dobra, normalna mapa. Pogchamp. Dobra, to gdzie mam se? A to najwyżej sobie wczytamy, jak w sumie tu nie będzie nic ciekawego. Muszę tą mapę otwierać, bo... No, wygląda na to, że ten chłop będzie tutaj, tylko... O Jezus, tragedia jest, kurwa. Ja będę musiał się z nim napierdalać, czy nie? One są kurewsko szybkie, taka jest prawda. Lepiej je rozwalić od początku, mówię wam, bo one są strasznie szybkie. I potem jak w 15 będę mnie gonić, to będzie tragedia. Dobra. Nie wiem, czy używałem łuku, ale... Niczego tu nie znajdę. Wyszło, wyszło. No i koks. Widziałem, że mogę się u tego naszego ziomka od eliksirów, tego naszego mistrza nauczyć mikstury siły, natomiast nauczenie się mikstury siły kosztuje chyba 20 punktów umiejętności. Plus... No nie znam, to kurczę potrzebne. O, bo tak myślałem, że się doigrałem, no. Oj, nie wiem, czy my sobie damy radę, słuchajcie. Czekam, aż ktoś powie stój, śmieciu, i poje... Stój, śmieciu! Dobra. Dobra. Dobra, dwóch fokus jest nieźle, w sensie. O nie, jest, nie, tragicznie jest. Dobra, to nie idziemy tam, bo nie mam szans. 9:29 to jest teraz. Nie, to jest wczoraj. Jak wczoraj? Ja wczoraj nagrywałem odcinek o 9:29. Ja się zaraz pierdoli, jak człowiek. Jak człowiek nie śpi długo. A wczoraj nie spałem. No, 24 godziny. No ale to tak. Nagle się czas zaczyna jebać i wydaje ci się tak inaczej, jest tak dziwnie, strasznie długi dzień i mówisz wczoraj, że coś zrobiłeś, a mówisz wczoraj to w teorii było dzisiaj, tylko że rano. Ale to się wydaje jakby dwa dni. No nic, dobra. Idziemy, idziemy, górnicza dolina. No tam nie schodzę, no. Nie ma szans. O, musimy być jakimiś szefami, żeby to zrobić. Nawet mimo mojego super upgrade'u zręcznościowego nie pokonamy ich, nie ma szans. Potrzebujemy dobrej zbroi, zbroi paladyna. Myślę, że zbroja paladyna będzie pytkę. Witam. Kurde, ale mnie nosi, że nie mogę zapisać, nie? O. Jesteś pewien, że chcesz tam iść? Obawiam się, że daleko nie zajdziesz. Po drugiej stronie stacjonują orkowie. Jeśli istnieje droga prowadząca do górniczej doliny, odnajdę ją. W porządku, więc idź. Niech Inos cię prowadzi. Jak wygląda sytuacja? Więc są dwie drogi, przeczytałem wszystko na poradniku. Jakby się uspokoiło. Sytuacja jest pod Gothica naszą kontrolą. 2. Na stronie gry online.pl. Nie wiem, czy tak w sumie taka jest domena ich strony, nie wiem. Natomiast chodzi o gry online i tam cały poradnik mają od każdą misję praktycznie. Na pewno jak nie będę czegoś wiedział na przyszłość, to sobie tam zajrzę. Natomiast starałem się wszystko tutaj rozwiązywać samemu, przez co często to wygląda tak, że no mamy 20, 19, 18 odcinek i jeszcze kurwa pewnie nic nie zrobiliśmy, bo rozdziałów jest pewnie 30. A odcinek dzisiejszy, który to jest odcinek? No nieduży na pewno, w sensie... Nie wiem, który to jest odcinek. Ale jest wodospad kurwa nieprzechodzalny. Nie możemy przejść, fala nas powstrzymuje. Który odcinek to może być w sumie? 20? Może być koło 20 odcinka. Tylko muszę pamiętać, żeby ponazywać te odcinki. Przez te...
Tak, to jest najlepsza metoda. Wziąć na przykład takie tabletki i położyć je w takim bardzo niestandardowym miejscu, jak w kratce od monitora. Pomiędzy. O. I teraz, na pewno jak na to spojrzę, to powiem, co jest, i mi się przypomni. To jest najlepsza metoda, słuchajcie. Mówię, polecam. Że sobie położcie coś bardzo, bardzo nietypowym miejscu, jak na przykład... Kurde, ciągle zapominam o czymś, więc położę kamerę tutaj, nie? I wtedy jak zobaczę kamerę, to mi się przypomni, że coś jest nie tak. No, działa, polecam. No i teraz jest problem, i to bardzo duży problem. Bo... Bo są tu orkowie, ja nie mam spotki speeda, jestem jebanym uselessem. Takie jest prawda, słuchajcie. Więc jest przypał. Muzyka się zmieniła. Headshot. Dobra, oddalimy sobie, że tutaj widzieć więcej w teorii. Dobra, jest tu dużo ciał, także świetnie. Wygląda zachęcająco. Okej. I w pupkę. Ja bardzo ostrożnie gram przez to, że nie mam tych zapisów jebanych i coś się spieprzyło. Ciekawe na jak dużą odległość... Ciekawe kiedy go trafię. Czy istnieje taka możliwość, że po jakimś czasie... Aha, okej. Patrzcie, a nie. To broń jednoręczną się nauczyłem. No to nie wiem o co chodzi. To jest jakby ilość strzał, które trafiam. Nie, muszę o tym poczytać. Znaczy ja wiem, że już 20 odcinek w sumie, ale... dolną czy górną iść drogą? Powiem wam szczerze, że na mapie pewnie jesteśmy... Nie ma nas na mapie. Oj, ługa ciaka. Pierdolę, to idę górą. Nie ma szans, że ja tam idę. Idziemy górą. Nie ma szans, że ja tam przejdę. Tylko spotkam speeda, a spotki speeda nie mam. A nie mam co się napierdalać z orkami, bo nie ma szans, że sobie poradzę, jak sobie nie poradziłem z bandytą jebanym, to co dopiero z orkiem. Ugaciaka. A teraz by się zapisy przydały, ale mówię wam, no coś się zepsuło, nie było mnie słychać. I jak resetuję Gotika, a resetowałem go z 7-8 razy, to jest kwaśno. O kurwa. No teraz musi celnie lecieć. O! Dobra, dzięki, że poczekaliście, aż was zabiję. Może jakbym kompo zresetował. Chyba miałem kompo zostawionego na noc, więc możliwe, że nie był resetowany po prostu kilka dni. Tam 2-3 dni mógłbyś nie być resetowany i się mu coś odjebywuje. Tak jest przynajmniej. Nie tylko ja słyszałem, że tak mam. Więc dobra, kufer. Oczywiście resetować nie będę, no bo... No bo trzeba wszystko wczytywać i zapisywać. Nie wiem, dlaczego się wystraszyłem. Znaczy wiem dlaczego, myślałem, że po prostu skraszowało mi grę. A tu niespodzianka. Poprawiłbym sobie... Zej. W sumie to mógłbym zatrzymać nagrywanie, ale tak jest więcej zabawy. Chcę gać się poprawić. Dobra, siema, to ja. Ja widz, ale ciemno. Co jest?
Skąd to światło? Tak się ciekawa. No kurwa! Czemu jest not? Aż tyle zajęło mi pójść do Górniczej Doliny? W nocy w Górniczej Dolinie, kurwa. No już widzę tą zabawę, słuchajcie. Powiem wam szczerze, widzę tą zabawę. No nie będę ukrywać, że jest ona wyborna. Już sobie wyobrażam, jak świetnie będziemy się bawić przez najbliższe 20 minut. Prawdopodobnie. W prawo czy w lewo, panowie? Chuj wie. Idziemy w lewo. Ja pamiętam to miejsce, ale czary przeszły. Gothic 2, słuchajcie, Gothic 1 w Gothicu 2. Zajebiście, szkoda, że jest kurwa ciemno i nic nie widać. To jest naprawdę słaba opcja, że tak jest. Mam nadzieję, że polne bestie mi nie najebią. Naprawdę mam taką nadzieję. Dobra, wygląda na to, że polne bestie to są boby, ale ja nic kompletnie nie widzę. Tragedia jest. Ale wydaje mi się, słuchajcie, że wiem, gdzie jesteśmy. I wydaje mi się, że każdy, kto grał w Gothica 1... Wydaje mi się. Bo jest kurwa ciemno i nic nie widać. Więc tak wydaje mi się, to jest bardzo rozsądne słowo, jak na aktualny moment zapiszę. Szkoda, że ten zapis trwa długo. O! Odjebało mu coś. I no, polepszył się trochę. Chyba. Czy tylko pasek szybciej zadupcał? I mnie wciula zrobili. Runa? Co daje runa, ty? Wygląda na coś opę. Runa. Jest runa teleportacyjna? Czy coś takiego istnieje? O! Proszę bardzo. No i to jest zajebiste, bo ja wiem, że w Gothicu 3 właśnie to było. Ja mam wydrukowane, słuchajcie, pamiętam, jak sobie drukowałem na kartce, gdzie znaleźć specjalne kamienie teleportacyjne w różnych miejscach, do różnych miejsc w Gothicu 3. Było bardzo dawno temu, powiedziałbym. Jak miałbym strzelać, to tak 7 lat temu. 8 może. 8 lat temu. Miałem w sumie internet. Miałem drukarkę. Ale miałem internet. To nie wiem właściwie, dlaczego to drukowałem, ale... Ale drukowałem. Może miałem jakiś problem? O kurwa. O nie, przecież... Aha, no to zajebiście odjebałem. Szajs jebany. Zostaw mi gnoju. Kwas odjebałem straszny. Ale wydaje mi się, że... O! Cutscenka, którą widzicie. I... Nie taka mała. Na środku. To pewnie akurat przez tego Direxa. Ale chwalę, wychwalam tego Direxa. O cholera! Symoki. Co to jest? A wiem, to jest ten zamek Górniczej Doliny, tak? Ten główny. Chyba. Tak wygląda, jak ten główny zamek Górniczej Doliny. I co, i teraz będzie jasno? Na horyzoncie będzie wszystko płonąć? To było fajne. Tak, to jest wejście. Tak wygląda to. Grałem niedawno, więc pamiętam dużo. Ale fajnie jest tak pograć. I powiem wam szczerze, że nigdy, autentycznie chyba nigdy, w Gothicu 2 nie byłem tu, gdzie jestem. Serio, wydaje mi się, że nigdy nie byłem tu, gdzie jestem w Gothicu 2. Jest kwas, bo ja tu kompletnie kurwa nie widzę, co się dzieje. Krwypica widzę, jakiś jest. Smoczy zębacz, to wygląda jak kurwa na coś, co nie pokonam, szczerze. Smoczy zębacz. Przyszedł se Bob kurwa z łukiem i... Potrzebujemy... Expa i lepszych poziomów, bo jest tragedia, wam powiem. Tragedia jest. No widzę, zaczyna się przejaśniać, zaczynam kurwa dostrzegać. Przynajmniej w co strzelam łukiem. Nie tylko po nazwie. No weź, przestań się ruszać.
Skurwysynie, stań w miejscu. Dobra, i smoczy zębacz, no wydaje mi się, że... Wiedziałem, że tak się stanie, byłem więc gigantycznie przekonany, że nie mamy najmniejszych szans i chłop nas one-shotuje, a ja zadam mu 0 damage'u, ale chciałem spróbować dla pewności. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo w złym miejscu, jak na fakt, że jesteśmy kurwa takimi bobami, że powinienem chyba porobić milion innych misji, ale na pewno nie te, bo jest tragedia, wam powiem. Gothic 1 był łatwiejszy. Patrzcie, ile mam misji i żadną z nich nie potrafię zrobić, naprawdę. Ale to chyba, że ja jestem Bobem, i ale wszystkie misje da się nadal wykonać. Bo tylko jedna jest popsuta, więc no możemy jeszcze te misje porobić, tylko później. Poczytam sobie poradnik Gothica. Spokok, dobra. Ziele lecznicze. Zębate ziele, tak. Właśnie o to mi chodzi, że tam poprzednio zostaliśmy wyrzuceni, jak spadaliśmy do wody, gdzie była bariera. Tam, gdzie wchodziliśmy, to był ten pierwszy taki most. I tutaj jak schodzimy, to wracamy oczywiście do Gothica 1. Nie wiem, czy wszystko jest tak odwzorowane, może to są w ogóle modele z Gothica 1, może tak być, bo na pewno mają podobne grafiki, to nie jest tak, że jakby... Wiecie, Gothic 3 i Gothic 1, jakby wzięli sobie kurwa te modele. To jest bardzo podobne, mają te modele, praktycznie się niczym nie różnią, więc... Czemu tu tak stoisz? Wydaje mi się, że przychodzę, może to być po prostu 1:1 Gothic 1. Przysłali mnie, żebym poszukał zaginionych i sprawdził teren. Zaginionych? Zaginionych? Niektórzy uciekli, kiedy zaatakowały smoki. Większości się nie udało. No i nic dziwnego. Jeśli jednak... A jakoś miałem znaleźć. Mam go sprowadzić z powrotem. Kurwa, jak ten drugi strażnik po lewo, to był ten chłop, którego miałem znaleźć. A nie widziałem jego imienia. Możesz mi dostać się do zamku? Pewnie, ale musisz coś dla mnie zrobić. Jeżeli uda ci się dotrzeć do zamku, porozmawiaj z paladynem Orikiem. Powiedz mu, że jego brat poległ na przełęczy. Dobra. Jak mogę dostać się do zamku? Po pierwsze, zapomnij o drodze na wprost. Jeśli jednak obejdziesz zamek dookoła, może będziesz mieć jakieś szanse na powrót. Trzymaj się z dala od ścieżek i skorzystaj z rzeki. Najlepiej będzie, jak popłyniesz kawałek w dół strumienia. Stamtąd powinno być łatwiej. Gdzie jest dół strumienia? Orkowie ustawili za zamkiem taran. W ten sposób możesz się dostać do środka. Podkradnij się do orków tak blisko, jak zdołasz, a potem biegnij ile sił w nogach. Jeżeli jesteś dostatecznie szybki, to może ci się udać. Nie jestem. Co powinienem wiedzieć o tej okolicy? Potki. Wracaj, skąd przyszedłeś, jeśli ci życie miłe. Zielonoskórzy już od kilku tygodni oblegają zamek, a smoki gdzieś się ukrywają. Cała górnicza dolina aż roi się od orków. Wiecie co wam powiem? Niezależnie od tego, dokąd zmierzasz, to nie będzie majówka. Właśnie pamiętałem, że w Gothicu, słuchajcie, było tak, że orkowie atakowali ten zamek. I tak zastanawiałem się, mówię, kurde, a ja przegrałem samą jedynkę i ani razu nie atakowali tego zamku. A to proszę bardzo, to po prostu w dwójce wracamy tutaj. Do całej tego modelu, do górniczej kolinii, do kolonii górniczej. Górnicza kolinia. Dobra, no czyli misja nie jest łatwa. Zdecydowanie, nie? Misja jest, no, trudna bym nawet powiedział. Patrzcie, ile to jest kurwa orków. O czym my w ogóle rozmawiamy? Nie no, muszę naprawić te save'y. Muszę resetować tego. Nie będę resetować komputera, no bo przerwę nagrywania to już nie ma za. Dobra. Chłop mówił... Dobra. Plan jest taki. Biec szybko. Dodżować wszystko. I wejść do zamku. Problemy są takie.
Nie biegnę szybko, nie umiem dodżować, nie wiem jak wejść do zamku. Szybko. Ty, odpuścili? O, żartowałem. O, wilki, wilki, tak, jeszcze czarne wilki, zajebiście. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, nie. Dobra, zajebiście. No to szykuje nam się, kurwa, przygoda, wam powiem. Nie wiem, czy to nawet nagrywać. Bo coś czuję, że spędzę tu najbliższe 25 minut, kurwa. Tak, bez kapy. On mówił, że w dół mam płynąć rzeki, tylko ja nie mam pojęcia, dlaczego mam płynąć w ogóle w dół rzeki. Co tu się odpierdala też właściwie, nie wiem za bardzo. I one są 7 razy szybsze ode mnie. In general. A ja czuję, że... Kurwa, co tu się dzieje? Zostaw mnie! Ja pierdolę. Ale kwazys. Za liniami wroga, ale się kurwa klimatycznie... Chociaż nie, właściwie klimat to się spierdolił, jak się zmieniło. Nie no, nie ma szans się tutaj dostać, jak niby kurwa? Tu se ktoś pali dzięcika za murami. Pomocy kurwy jebane, strzałami czy coś, pomóżcie. I dobra, chyba jesteśmy na dobrej drodze do niezjebania tego. Więc myślę, że Cox 3 to jest idealna nazwa na ten zapis. W tempo nacisnąć przycisk speeda, bo to jest dość ważne. Dobra. Było dokładnie tak jak mówisz. No nie, to akurat chujowe. Szkoda, że oni są szybsi ode mnie, to jest... Ale dobra, dobra, odpuszczałem. Szybko się męczą. Duże stwory szybkie, ale szybko się męczą. Dobra, gites. Ale czuję, że na tryhardzie lecę, bo aż mi kurwa zaczyna powietrza w płucach brakować. Je spinam strasznie. A! Dobra, trzeba go wychujać, trzeba za duży jest, nie zmieści się. O kurwa, ale... O! Zostaw mnie. Dobra, zbejtujemy. O kurwa, żarto, a co ty się... Ej, dobra, tędy, dobra, już wiem. O krok od zwycięstwa! O krok! Proszę, nie, tylko żebym tego nie spierdolił teraz, nie spierdol tego, na pewno tędy, 100% tędy, nie tu wszedłem, gdzie trzeba, jak debil jebany. Skok, Adam Mały, szmyk, atak. O kurwa, udało nam się, ty, nie wierzę w to. No, powiem wam szczerze, że nie spędziłem tu najbliższych 1,5 godziny, to się dziwię. Ale na tryhardzie przejechałem, bo już czuję, jak mi kurwa naprawdę zaczyna... O nie, to nie tu było. No nie, nawet mi nie wiem, że to nie tu miałem wejść. Chyba nie tu, kurwa. Oj. Pochodnia. Dobra, tu. Ło. Jesteśmy. Witam serdecznie, udar. Miałeś cholerne szczęście, kiedy wszedłeś. Prawie cię zastrzeliłem. W takim razie powinienem się cieszyć, że masz taki bystry wzrok. Oszczędzaj oddech. Porozmawiaj z Sengratem, jeśli czegoś chcesz. A chcę czegoś? Chyba chcę, co? Nie wiem właściwie, po co tu nawet jestem, tak szczerze. Zgubiłem wątek fabularny. Po co ja tu jestem właściwie? Czy ja tu jestem, żeby dowiedzieć się, jak sytuacja na froncie i żebym dostał się jako paladyn, bo i to oko i nosa? Chyba ej, tak. Ty. A co dalej w ogóle będzie, to już nie jak wiem. Jak się mają sprawy? Orkowie zapędzili nas w kozi róg. Bez posiłków długo nie wytrzymamy. Wszyscy zginą. Zresztą dziwi mnie fakt, że smoki nas nie wykończyły. Co wiesz o Górniczej Dolinie? Wydaje mi się, że kilku naszych chłopaków wciąż pracuje w kopalniach. Jednak nie zdecydowałbym się na handel z nimi. Cała dolina zajęta jest przez orków. Nie wspomnę już o smokach. Podkina Spida. Kto tu dowodzi? Bez tego kapitan to nie ma podjazdu. Odkąd jednak walki uległy zaostrzeniu, nie rusza się z sali tronowej na krok. Obawiam się, że cała sprawa źle się skończy. A czemu tu nie ma... No bo, gdzie są te wszystkie chłopy, co byli tu wcześniej? Pouciekały, tak? To tu dowodzi.
A co on ty chłop... Co on to jest jakiś knecht i tamten też to jest knecht? Dzisiaj on wyglądałem jak... Zwykłe NPC, a nie takie NPC, z którymi można porozmawiać fabularny. Coś się nie pobagowało wszystko? Jesteśmy strażnikiem, więc akurat... Możemy... No patrzcie, no knecht! Co jest? Dlaczego się każdy knecht nazywa? To mi taką nazwę, kurwa? Coś? Knecht? To jest jakaś nazwa na tych chłopów? Tych strażników? Knechtowie? Co jest? Wiedziałem! Wiedziałem, że komuś się uda! Przybywasz zza przełęczy? W takim razie naszemu posłańcowi udało się przejść! Nie, wasz posłaniec poległ. Przybywam tu z rozkazu Lorda Hagena. Przeklęci orkowie! Kapitan Garond na pewno zechce z tobą porozmawiać. Znajdziesz go w wielkim budynku chronionym przez dwóch strażników. Czy gdzieś tu można uzupełnić zapasy? Wydawaniem broni zajmuje się Tandor. Pozostałe sprawy to działka ochmistrza Engora. A magiczne przedmioty? Mamy trochę magicznych zwojów. Jeśli będziesz chciał kilka z nich, zgłoś się podcast do mnie. Pida. Podcast Pida. Kto mógłby mnie tu czegoś nauczyć? Pomów z Kerolotem. To on trenuje chłopców w walce mieczem, może i ciebie czegoś nauczy. O, gdzie, jak mam robić komedię? Podcast Pida. Pokaż mi, jakie zwoje oferujesz. Podcast Pida. Nie ma. Nie pytajcie, czemu mam tutaj. Ja właściwie tu mam, kurwa, cały zestaw ten. Od noży, po widelce. Dobra, zębate ziele to jest na pewno coś, co chcę. Pierścień ognia, ochrona przed ogniem, useless. Pas ognistego biegacza, chuj z tym. Leczenie, pięść, przyzwanie wilka. Błyskawica, pięć wichru. Sen jest też fajny, bryła lodu. Leczenie średnich ran. Może przyzwanie wilka. Ale co, takiego zwykłego Juzesa wilka? To chyba no dwarf mi się wydaje. Rycerz, rycerz, rycerz. Kerohol. Tak, jeśli będziemy musieli Herolot. Odeprzeć atak orków lub nawet gorzej smoków, Herolot. To przyda się każda pomoc. Możesz mnie też czegoś nauczyć? Pewnie. Wyszkolę każdego dobrego człowieka. Jeśli chcesz tu przetrwać, to poza talentem będziesz potrzebował dobrej broni. Zapytaj rycerza Tandora. On się tobą zajmie. Chcę się szkolić. Nie, nie wiem, co daje ta broń jednoręczna. Dobra, już obiecuję, że dzisiaj, przysiądę na pupce i poczytam o tym wszystkim. Nie, ale możesz zapytać Udara. To dobry... Nie. To najlepszy kusznik, jakiego znam. Wezmę, kurczę, telefon i wreszcie coś zrobię oprócz... Pójdę się kąpać i... Zawsze jak się kąpię, to robię dwie rzeczy. Jedna... A druga to jest czytanie Lore League Legend. Ewentualnie sprawdzam newsy. No, coś robię zazwyczaj na telefonie. W każdym razie. I akurat udało zazwyczaj czytam League of Legends. Ale skończyło już mi się, więc teraz zbyt wielu zostało jedno do roboty. Wiem, jak tam jest. A ile mocno przez krótki czas towarzyszyłem oddziałom zwiadowczym. Masz jakąś broń? Jeśli potrzebujesz dobrej broni, to świetnie trafiłeś. Pokaż, co masz na sprzedaż. Ile można... Newsów też nie czytam za bardzo ogólnie. Ale tu siła jest potrzebna. Więc usiądę, poczytam o... Czy tu można mieć tyle zręczności? Sorka, ale w sumie jest 10, a ja się obudziłem o północy, więc w sumie trochę nie śpię. Czy nie, że jak... O kurwa, ale OP biorę. Tysiaczek, ale worth. To jest worth tysiaczek. I teraz trzeba sprawdzić, czy nie mam czasem 30 zręczności, ale wydaje mi się, że nie mam. Co się stało z oddziałem?
Prowadziliśmy zwiad w terenie, chcieliśmy przedostać się na wybrzeże. Nasz obóz rozbiliśmy w jaskini. Było już późno, kiedy pojawili się orkowie. Zeszli po stoku jak lawina, oświetlając sobie drogę pochodniami i waląc w bębny. Próbowaliśmy uciekać, ale udało się tylko mnie. Wkrótce po tym wydarzeniu orkowie otoczyli się wielką palisadą, my zaś wycofaliśmy się do zamku. Dobra. W ogóle strasznie nie lubię brać ogólnie tabletek. To tak wkurza, bo ja też ogólnie nie piję alkoholu i nie lubię być nawet najmniejszym stopniu otłumiony, chociaż prawda jest taka, że czasem to otłumienie jest nam potrzebne. Ale nie lubię, nie wiem dlaczego. To jest głupie, uważam, bo po prostu raz na jakiś czas trzeba wręcz nawet. Może trzeba, to nie, ale wiecie. Ja tak strasznie nie lubię i tych tabletek też nie jem. I wszystko mnie napierdala, ale nie wezmę tabletki przeciwbólowej. I tak nie lubię wybrać tej, ale jest mi teraz chyba potrzebne, bo wiem, że nie tylko ten, ale też jak ma ktoś problem. Strasznie dużo tu rycerzy macie. Jak ktoś ma ten problem, na przykład, że się to przeciwzapalne, czyli tam, że... No co ja pierdolę, nie wiem o co... Nie, w sumie to nie wiem, co to jest przeciwzapalne, ale wiem, że... Całe dnie spędzam przy toczydle, ostrząc broń. Nie tylko bierzesz tabletkę przeciwbólową, jeżeli cię coś napierdala, tylko właśnie, żeby tam zapobiec temu, a nie dlatego, żeby się przestało boleć. Chyba, że wcześniej powybijają nas orkowie. Tak czy siak, niemiła perspektywa. Kim jest Engor? Kim jest Engor? Dobra, w ogóle 52 minuty. Engor zarządza zapasami i przydziela racje żywnościowe. Co tydzień mniejsze. Jasne, można się z nim potargować, ale do tego trzeba mieć gotówkę. A ciebie na to nie stać? Z tego, co tu zarabiam, starcza najwyżej na kilka rzep. Co słychać? Dobra, jest w ogóle 52 minuty, więc będziemy... Engor chce nas chyba zagłodzić! Będziemy, słuchajcie, kończyć dzisiejszy odcinek. Gdzie znajdę tego Engora? Oczywiście sobie wszystko pokończymy tutaj w kolejnym odcinku. Ja sobie poczytam, jakie różne rzeczy dałem, różne rzeczy. Może też poczytam o różnych questach. I porobimy je w jutrzejszym odcinku. Bo pamiętajcie, odcinki są codziennie o godzinie i tutaj różnie. Ale zazwyczaj o godzinie 16:15, bo YouTube stwierdził, że 16 nie możesz dodawać odcinków, musi być 16:15. Czemu? W sumie to nie mam pojęcia. Czytałem bardzo dużo, bo po pewnym czasie zacząłem wrzucać te odcinki, co dawno nie wrzucałem i nie mogłem na tą 16 kurwa wrzucić. Tak się zostałem rozsierdzony. Że chyba 7 godzin czytałem o tym, jak stawić odcinek na 16. Naprawdę, przejrzałem wszystkie fora, od kurwa angolskiego po meksykańskie, nie? I naprawdę, i dopiero gdzieś przeczytałem, że coś tam mi się nie da tak naprawdę, a nie, że ja jestem idiotą. No, ale naprawdę, straciłem na to masę godzin, nie? Żeby tylko było o tej 16, bo tak mi się wydaje, to bardzo taką godziną, co zawsze rzucałem odcinki 16 i 18. No nic, odcinki są o 16 codziennie, ja sobie poczytam. Przypominam na końcu łapkę w górę, o subskrypcjach, o komentarzach, o tym, że możecie wpaść na mój drugi kanał oraz Instagram, link macie w opisie. Do zobaczenia, moi drodzy, życzę wam miłego dnia. Oraz miłej nocy, trzymajcie się ciepło, do jutra, cześć.